Witam was bardzo serdecznie, drogie siostry, drodzy bracia, drogi zboże, goście. Co prawda tylko jeden się uaktywnił, ale mój wzrok dostrzega więcej. Tylko niektórzy goście myślą, że jak parę kilometrów są stąd, to są swoi. I dobrze. Błogosławimy was. Kochani, zanim będę może zwiastował Boże Słowo, choć to już będzie elementem zwiastowania, chcę przeczytać pewien list. List, który dotarł do nas, zaadresowany na adres naszego zboru. Słuchajcie się. Drogi zboże w Ustroniu, znam wszystkie wasze uczynki, wszystkie wasze udręki i waszą wytrwałość. Wiem, że nie tolerujecie postępowania bezbożnych, że poddaliście szczególnej próbie tych, którzy poddawali się za apostołów i stwierdziliście, że nie są apostołami, lecz zwykłymi kłamcami. Znana mi jest wasza wytrwałość i wiem, że znosicie wiele cierpień dla mego imienia. Mam wam jednak do zarzucenia to, że nie miłujecie mnie już tak jak dawniej. Wspomnijcie więc, z jakiej wyżyny spadliście i upamiętajcie się i spełniajcie uczynki takie jak na początku. A jeśli nie, to przyjdę do was i usunę świecznik wasz z jego miejsca, jeśli się nie upamiętacie. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha, co Duch mówi do zboru. Zwycięzcy pozwolę spożywać z drzewa życia, które jest w raju Boga. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego pracy. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Oto przyjdę wkrótce. Jak pewnie się zorientowaliście, autorem tych słów jest sam Pan Jezus. Jasne, kochani, że mogłem otworzyć Biblię na objawieniu Jana, w drugim rozdziale, przeczytać list do zboru w Efezie i powiedzieć, że te słowa dotyczą również nas, naszego zboru. Na to samo by wyszło. Ale tyle razy już to słyszeliśmy. Tak myślę, że ta forma, kiedy może bezpośrednio to do nas dociera, może dotrze do nas troszkę głębiej. Poza tym ten list faktycznie kiedyś dotarł do przełożonego, czy jak go nazwać, pastora zboru w Efezie. I inne listy do innych. Kiedyś tam, kiedy były one napisane. I wyobrażam sobie owego pastora, który otrzymuje ten list, czyta go początkowo. Początkowo jest taki podniesiony pochwałami, ale potem być może nie potrafi się ogarnąć i zrozumieć, co to ma być. My pokutować, my upamiętać się, czyżby aż tak? Myślę, że może miał dylematy, jak ma stanąć przed zborem i to przeczytać. Przecież naprawdę czuli się tak dobrze. Tyle dobrego robili. Moi drodzy, myślę, że jest to o tyle też ważne, aby sobie uświadamiać na nowo treść tego listu w kontekście czasów, w jakich jesteśmy. I na to chcę szczególną kłaść dzisiaj uwagę. Bo przyjście Pana jest tak bliskie. Tak bardzo bliskie. Nie chciałbym dzisiaj tutaj akcentować, czy bardzo skupiać się, czy długą uwagę poświęcać na znaki. Znaki czasu. Może wielokrotnie słyszeliśmy, może kiedyś innym razem, ale chociaż zaznaczę coś. Przecież myślę, że każdy z nas, który chociaż troszeczkę patrzy na ten świat, to widzi, to zauważa, że coś niezwykłego się dzieje, choćby w sytuacji politycznej. Kiedyby spojrzeć na to najważniejsze miejsce na mapie świata, czyli Izrael, widać znowu koncentrację uwagi świata tam. Znowu widać zarysowujące się większe problemy. Bliski Wschód, Syria, to, że Rosja się już w tym zaangażowała. Moi drodzy, uchodźcy, to jest na niezwykłą skalę, nigdy wcześniej nie spotykaną. I kiedy sobie przypominam to proroctwo sprzed 50 lat, które otrzymała ta siostra z Norwegii, jakiś czas temu go tutaj cytowałem, było zamieszczone w biuletynie, ono było podane jako ostatni w jej widzeniu czy proroctwie. I potem
W tej proroctwie było powiedziane, a potem przyjdę. Wiecie, jeszcze chyba pół roku temu czy rok temu nikt by nie przypuszczał, że w takiej skali zacznie się to wydarzać. A jednak. Moi drodzy, też nie bądźmy ślepi na to, co Bóg nam chce pokazać przez przyrodę. Ja ostatnio jestem wyczulony i to już też w domu często mówię, że jestem wyczulony, jak słucham jakieś wiadomości czy prognoz pogody, jestem przeczulony na słowo naj. Słowo naj, które brzmi najbardziej, największe, najpotężniejsze. Czasem jest dodawane od czasów pomiarów. Nie tak dawno słyszałem znowu o jakiejś powodzi w którymś ze Stanów w USA. Oczywiście naj, największa w tamtym stanie. I ciągle to słychać. Ja już, jak mówię, wciąż to wychwytuję. Nawet takie drobiazgi, jak chyba wczoraj rano słyszałem w prognozie pogody, że już 80% terenu w Rosji jest skute lodem. I znowu naj. Najbardziej, najszybciej. Niby drobna sprawa. Ale to słowo naj się wciąż przejawia. Kochani, jakiś czas temu, miesiąc niepełny, było to zaćmienie księżyca, prawda? Ja miałem możliwość, zostałem zachęcony do tego, aby z grupką osób pojechać na równicę o trochę nieludzkiej porze, ale byliśmy tam i mogliśmy obserwować to zjawisko. Wiecie, nie sposób nie przypomnieć sobie słów Biblii, która mówi o księżycu w wielu miejscach. Zacytuję tylko jedno z Joela. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew. Oczywiście nie chodzi o konsystencję krwi, tylko o kolor krwi. Zanim przyjdzie ów wielki, straszny dzień Pana. Wiecie, stojąc tam na równicy, patrząc na ten księżyc, troszkę pewnie też rozmawialiśmy, ale miałem chwilę takiej głębokiej refleksji. Patrzyłem na to w skupieniu i myślałem, Panie, co chcesz powiedzieć? Czy przez ten znak chcesz mi czy zborowi coś powiedzieć? I wiecie, tak stojąc gdzieś w moich myślach pojawiało się tylko jedno słowo. Obudź się. Obudź się czy obudźcie się, bo ja powracam. Moi drodzy, i to, co chcę dziś powiedzieć w tym, myślę, że bardzo, bardzo prostym słowie, to jest tylko ta jedna myśl. Oblubienico, budźmy się. Oblubienico, Kościele, budźmy się, bo Pan przychodzi. Jesteśmy zaskoczeni tym? Moi drodzy, odbiorcy listu do Efezjan też byli zaskoczeni. Ja myślę, moi drodzy, że czasy są na tyle poważne, że powinniśmy o nich coraz więcej myśleć. Wciąż, wiecie, przeraża mnie ta myśl zawarta w Bożym Słowie, że część oblubienicy zostanie zabrana, a część nie. Ja nie mogę tego czytać jakoś z takim spokojem. Kiedy czytam choćby przypowieść o 10 pannach, wiecie, mnie to wciąż przeraża, dlaczego tak jest, że Jezus już zapowiedział, że tak będzie, że część oblubienicy nie zostanie zabrana, że część oblubienicy będzie spać i nie będzie przygotowana na Jego przyjście. Moi drodzy, również w innych przypowieściach czy w innych obrazach, kiedy Jezus mówi o tym, że dwóch razem będzie pracować, blisko siebie, jeden zabrany, drugi pozostawiony, inni razem podróżują, znowu ten sam rozdział. Kochani, to jest tak do mnie przemawiające. Myślę, że do was chciałbym, żeby było również, że część oblubienicy, która dziś uważa się za gotową, przeżyje szok. Bo dowie się o jego przyjściu może z mediów, że coś niesamowitego się wydarzyło. Kochani, teraz, być może i dzisiaj, drżę na tą myśl, że być może są tutaj tacy, którzy by tak z biegu gdzieś zostali zapytani, to pewnie by odpowiedzieli tak, oczywiście, no wiem, że Pan Jezus przyjdzie, czekam. Tylko nie wiem, czy Jezus widzi nas jako gotowych. Kochani, mam pewien jakby taki kłopot mówiąc to, dlatego że absolutnie nie myślę, że stawiam się gdzieś z przodu czy wyżej. Jestem pierwszym słuchaczem tego, co mówię sam. Potrzebuję tego tak samo, jak każdy z nas.
Moi drodzy, to wszystko, co chcę dziś powiedzieć, to jest to, mam nadzieję, przeszywające pytanie Ducha Świętego do mojego i Twojego serca. Czy naprawdę jesteś gotowy? Czy naprawdę jesteś gotowy, gdyby Jezus dzisiaj przyszedł? Gdyby Jezus przyszedł w tym tygodniu? Jasne, że my nie możemy przewidywać czasów. Nie możemy określać, kiedy to będzie. Nie silę się na to, ale to może być lada moment. Kochani, co znaczy być gotowym? Co znaczy być gotowym? Gdzie jest ta granica? Gdzie jest to miejsce, gdzie możemy gdzieś stawić się w lustro i zobaczyć, jak jesteśmy? Może inaczej zapytam, po jaką oblubienicę On przyjdzie? I znowu, moi drodzy, naprawdę nie będę mówił żadnej teologii. Coś najprostszego, co może być, co wynika z Bożego Słowa. On przyjdzie po oblubienicę, po mnie, po ciebie, rozmiłowanych w Chrystusie, rozkochanych w Nim, a w tym zawiera się cała reszta. Jasne, że możemy powiedzieć, że On przychodzi po oblubienicę czystą, świętą, nieskalaną, oczywiście, ale to też wynika z tego, że jesteśmy w Nim rozmiłowani, rozkochani. Moi drodzy, jest bardzo prosty test i barometr, w którym mogę się zobaczyć. A to jest to, czy tęsknię do Jego przyjścia. Czy w moim zabieganym, codziennym życiu, czy ja tęsknię do Jego obecności, do Jego przyjścia. Czy moja dusza wyrywa się i pragnie tego, aby On już przyszedł. Wiecie, i nawet nie mówię tu o tych, których życie tak dociska, że widzą to jako jedyne rozwiązanie już. Ale raczej mówię o nas, którzy powinniśmy do tego tęsknić i radować się tą myślą. Radować się, że On przyjdzie, że na wieki będziemy z Nim. Ale i tutaj powiem takie zastrzeżenie, wiecie, bo nawet potrafimy tutaj samych siebie oszukiwać. Bo jeżeli chcemy w własnym sercu powiedzieć, no tak, tęsknię do Jego przyjścia, to można to zweryfikować jeszcze inaczej. Ja nie wierzę w to, że można tęsknić do Jego przyjścia, które będzie kiedyś tam, a nie tęsknić do Niego dzisiaj. A nie tęsknić do Jego obecności dzisiaj. A nie tęsknić do tego czasu, który chcę mieć dziś wieczorem z Nim, czy jutro rano i każdego dnia. Wydaje się mi to niemożliwe. Ale jeśli tęsknię do Jego obecności, do tego, aby z Nim usiąść i wieczerzać, czy mieć z Nim relacje każdego dnia, to też mogę powiedzieć, że tęsknię, aby Go zobaczyć, że tęsknię, aby On przyszedł, że tęsknię, aby Go spotkać. Moi drodzy, jeśli tak jest w naszym życiu, to jesteśmy gotowi. Jeśli tak nie jest, to mam wielkie obawy. Kochani, wierzę, że powinniśmy tak żyć w takim gorącym, gorliwym oczekiwaniu. Dla pierwszego Kościoła to było zupełnie oczywiste. To było dla nich tak jasne, tak naturalne. Oni myśleli, że Pan Jezus przyjdzie po nich w każdym momencie. Apostoł Piotr, przeczytajmy to miejsce, drugi list Piotra, trzeci rozdział. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimż powinniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności? Jeśli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego. I muszę z przykrością powiedzieć, że to tłumaczenie jest wyjątkowo niedokładne i takie niewiele oddające. Jedyne chyba, bo przejrzałem wiele innych przekładów i jest to zupełnie mocnie oddane. Po pierwsze, nie powinno tutaj być jeśli. Wszystkie inne przekłady, czy oryginał grecki, raczej używają słowa skoro. Czyli skoro oczekujecie. Więc apostoł Piotr w ogóle nie poddaje tego wątpliwość. On tylko daje im rady, w jaki sposób mają to robić. Ale to, że gorliwie oczekują, to było naturalne. To było oczywiste. I nie ma tutaj też tej myśli, którą znalazłem we wszystkich innych przekładach, o tym, że powinniśmy oczekiwać jakby z chęcią przyspieszenia Jego przyjścia. O co tutaj chodzi? Myślę, chociaż słyszałem już pewne teorie, że możemy mieć jakby wpływ, czy Kościół może mieć jakby wpływ na czas Jego przyjścia,
Nie chcę tutaj ani z tym polemizować, ani tego rozwijać, to jest nieistotne. Ale tu jest ta myśl, tak bardzo oczekiwać, jakbym wręcz chciał to przyspieszyć. Dam wam taki przykład. Wiecie, kiedy byliśmy w takiej sytuacji rodzinnej, że wiele lat nie wyjeżdżaliśmy na żaden urlop. Dzieci były małe, rosły, mieliśmy wiele tam w domu inwestycji i rok za rokiem, każdy urlop to była praca w domu. Gdzie byliśmy już tak stęsknieni, żeby w końcu kiedyś pojechać. No i kiedyś tam w końcu udało się nam zaplanować urlop, wyjazd na Mazury, zresztą bardzo takie warunki spartańskie, ale wszystko jedno, nareszcie mieć swój urlop. I powiem wam, że wtedy tak właśnie oczekiwałem. Ja pamiętam ten dzień w pracy, to był piątek, no bo od poniedziałku był urlop, gdzie to był najdłuższy dzień w pracy. On był tak jak każdy, ale to był najdłuższy. Ja nie mogłem się doczekać. Jak gdybym mógł, to bym to przyspieszył. Nie mogłem. Ale gdybym miał jakikolwiek na to wpływ, to bym cokolwiek zrobił, żeby się już wyrwać i już rozpocząć ten upragniony urlop. Moi drodzy, i to jest ta myśl. Pewnie nie mamy wpływu na to, ale nasze serce powinno się tak wyrywać, jakbyśmy to chcieli przyspieszyć. I przeczytam wam teraz tą myśl z kilku innych przekładów, aby nie być gołosłownym. Abyście zobaczyli, jak tłumacze Biblii w innych przekładach to oddają. Biblia Warszawsko-Praska tą myśl oddaje tak. Nie tylko oczekując na przyjście Dnia Bożego, lecz także starając się je przyspieszyć. Biblia Gdańska, czyli to nasze popularne stare tłumaczenie. Którzy oczekujecie i śpieszycie na przyjście Dnia Bożego. Biblia Tysiąclecia mówi w ten sposób. Gdy oczekujecie i staracie się przyspieszyć Jego przyjście. Nowa Biblia Gdańska. Czekając i przynaglając przyjście Dnia Bożego. Niezwykle mi się podoba to tłumaczenie. Czekając i przynaglając przyjście Dnia Boga. Biblia Poznańska, która uchodzi za jedną z najbardziej dokładnych. Oczekując i przyspieszając przyjście Dnia Pana. I jeszcze ten nowy przekład ekumeniczny. Wyczekujecie przecież, a nawet pragniecie przyspieszyć nadejście Dnia Bożego. Moi drodzy, tak żył pierwszy Kościół. Z takim gorliwym oczekiwaniem, że chcieliby to przyspieszyć, gdyby to tylko było możliwe. I powiem wam, że jakąś genialną sztuczką diabła jest to, że im bliżej jego przyjścia, tym to oczekiwanie jest słabsze. Dziwne, ale tak jest, że im bliżej jego przyjścia, tym Kościół ciszej o tym mówi, mniej o tym mówi, mniej tęskni, mniej czeka. Spowodowane to jest być może przez różne sytuacje. Diabeł umie do każdego z nas podejść. Jednych obciąży troskami tak, że nie mają sił w ogóle podnieść głowy, a inni może myślą o tym, jak bardziej przejść do przodu, a inni może myślą o tym, jak w ogóle przeżyć. Ale wszystko to może składa się na to, że skupieni jesteśmy na tej codzienności, zapominając o tym, jaki mamy cel. Wiecie, wspominam czasem, kiedy tam mama coś opowiadała mi o czasach ich młodzieżowych, kiedy ona była w tym wieku młodzieżowym, czy potem za mąż pójście, czy tam była atmosfera w zborze taka, pewnie może starsi bracia czy siostry może będą coś pamiętać jeszcze, były taka atmosfera w zborach, że jakby się oczekiwało, że to będzie w każdej chwili. Nawet wydawało się, że nie ma sensu inwestować, że nie ma sensu budować domu. Całe szczęście, że rodzice wybudowali, bo przynajmniej miałem się gdzie urodzić. Ale była ta mentalność, była taka atmosfera tego, że to chyba nie ma sensu, bo Pan już powraca. Widzicie, minęło 50 czy tam ileś lat. Zamiast ten ogień rość, to cichnie. Pozwólcie, że przeczytam pewien fragment z Objawienia Jana. Ostatni rozdział Objawienia Jana, 22 rozdział Objawienia Jana, werset 12 i potem
wyrywkowo kolejne. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Wiersz 17. A duch i oblubienica mówią, przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie, przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. 20. Mówi ten, który świadczy o tym, tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu. Czy ten ostatni werset, który jest w zasadzie ostatnim wersetem całej Biblii, mam wrażenie, że jest jakby taką pieczęcią, takim podpisem. To tak jakby cała Biblia była listem do nas, do ludzi i na końcu autor Jezus podpisuje się i mówi, to mówię ja, to mówię ja, ten, który wkrótce przychodzę. A ktoś mu wtóruje, myślę, że to jest Duch Święty, który mu wtóruje i mówi, amen, przyjdź Panie Jezu. Ale chciałbym zwrócić szczególną uwagę na werset 17, na jego początek. A duch i oblubienica mówią, przyjdź. A duch i oblubienica mówią, przyjdź. To, że Duch Święty woła przyjdź, to naturalne. Ale czy my wtórujemy? Gdzie to słowo przyjdź, przepraszam, to słowo mówią, czyli duch i oblubienica mówią, to słowo mówią. Ja sobie zajrzałem do greckiego oryginału, jak to tam jest oddane i zdziwiłem się, bo tam było bardziej oddane, bardziej mocne, bo tam było kazać, nakazać, wzywać. Więc jakby Duch Święty wraz z oblubienicą wzywają, czy wręcz jakby chciały nakazywać, przyjdź Panie Jezu, z czymś tak gorliwie, tak z taką determinacją. Moi drodzy, Duch Święty to czyni, ale czy my wtórujemy? Jeśli nie, to chyba coś nie tak. Jak chcemy mówić, że jesteśmy Duchem Świętym prowadzeni? Jak chcemy mówić, że jesteśmy zanurzeni w Nim? Że On nas prowadzi, że współpracujemy z Nim, kiedy mamy inne priorytety? Kiedy On mówi, On woła, przyjdź Panie Jezu, a my raczej, no może jeszcze nie w tej chwili. Albo w ogóle nie myślimy o tym. Chyba coś nie tak. Kochani, ja wierzę, że współpraca z Duchem Świętym jest po prostu konieczna w kwestii Jego przyjścia. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby Duch Święty jedną stroną, a my obok. Bo to jest tak naprawdę rola Ducha Świętego, aby On oblubienicę przygotował. Ale my musimy z Nim współpracować. Ale my musimy z Nim razem współpracować. Zobaczmy do listu Judy na werset 24. A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, tam dalej jest, że temu niech będzie chwała. Ale chcę zwrócić uwagę na to, że kto nas może stawić świętych nieskalanych? To jest Jego praca. My we własnych wysiłkach polegniemy. To jest Jego siła, to jest Jego moc. I to samo możemy znaleźć w pierwszym liście Pawła do Tesaloniczan w 5 rozdziale. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Uwaga, wierny jest ten, który was powołuje. On też tego dokona. Piękny werset, ale bardzo niebezpieczny. Bo jeżeli my powiemy, On też tego dokona i powiemy, no to Duchu Święty do roboty, a ja sobie pójdę odpocząć. A ja mam swoją robotę, a ja mam swoje zadania, a Ty mnie przygotowywuj. Nic się nie wydarzy takiego. To musi być współpraca. Wiecie, dam takie motoryzacyjne porównanie, może niektórzy przynajmniej złapią. Gdzie to jest tak jak ze wspomaganiem kierownicy, zwłaszcza w jakichś takich ciężkich, ciężarowych samochodach. Bez wspomagania nie masz szans, zwłaszcza gdzieś na parkingu. Można chyba mięśnie pourywać, a nie zawrócimy. Marek mi potakuje. Wiecie, i od tego jest wspomaganie. Ale zauważcie, że wspomaganie nie zadziała samo. Prawda?
To nie jest tak, że kierowca weźmie kubek z kawą i tam oprze się fajnie i myśli, że coś się stanie. Nic podobnego. On musi wziąć kierownicę i skręcić. I w tym momencie wspomaganie działa. I jest to lekkie. I jest to przyjemne. Czyli coś podobnego jest, jeśli chodzi o współpracę z Duchem Świętym. To my musimy chcieć. To my musimy wołać. To my musimy do Niego tęsknić. To my musimy wołać, Panie, pomóż mi. Przygotuj mnie. Rozpal moją miłość do Jezusa. Oczyszczaj mnie. Przygotowywuj mnie. A wtedy On działa. A wtedy On nam pomaga skręcać. Sam niczego nie zrobi. Pamiętacie tą przypowieść o 10 pannach? Na czym polegał dramat tej piątki, która nie została zabrana? Czego im zabrakło? Oleju, prawda? Oleju, który jest symbolem Ducha Świętego. Nie będę tego może dalej rozwijał, ale myślę, że to jest oczywiste. Moi drodzy, więc znów pytanie. Czy jesteśmy gotowi? Czy jestem przygotowany na Jego przyjście teraz, w tym momencie? Wiecie, ja nie tak dawno, jakiś czas temu tam w rozmowie z braćmi zauważyłem właśnie tą dziwną sytuację, o której przed chwilką wspomniałem, że kiedyś dużo bardziej w borach, kościołach był kładziony nacisk na to niż w tej chwili. I tak zadałem pytanie, dlaczego? Czemu tak jest? Jeden z braci dał taką bardzo prostą odpowiedź. Mówi, to jest proste. Im jesteśmy bliżej Jezusa, im bardziej z Nim mamy relacje, tym bardziej Go kochamy i bardziej do Niego tęsknimy i mówimy. Im mniej, tym mniej. Więc zasada jest prosta. Tu tak naprawdę chodzi o naszą miłość. O naszą miłość lub jej brak do Jezusa. I właśnie stąd ten list do zboru w Ustroniu. Stąd ten list do zboru w Efezie, który napomina nas, gdzie jest nasza pierwsza miłość. Jezus tam w 3 rozdziale objawienia Jana, kiedy kończą się te listy, jakby na podsumowanie tych listów mówi takie zdanie. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Po pierwsze słowo wieczerzał. Pewnie już to chyba mówiłem tu kiedyś, ale przypomnę, że tam w Izraelu, w tamtych czasach nie tyle chodziło o zjedzenie posiłku. No, pewnie był też zjedzony, ale to nie był główny cel. To wieczerzanie dla nich to była relacja. To było spotkać się i być ze sobą i pogadać. To jedzenie było tam gdzieś w tyle przy okazji, ale to była ta relacja. I wiecie, Jezus stoi u drzwi mojego i twojego serca. Codziennie. Jakże często. I puka, kołacze. Wiecie, to słowo kołacze jest czymś mocniejszym niż tylko puka. Kołatanie to jest takie natrętne, to jest takie intensywne. Wyobraźcie sobie, jak Jezusowi zależy na tym, aby mieć relację z nami, aby nas nasycić swoją obecnością. A jakże często, moi drodzy, ja i ty, udajemy, że tego pukania nie słyszymy. A jakże często wywieszamy kartkę na drzwiach naszego serca z informacją, teraz jadę na przykład do szpitala w odwiedziny. Dobra rzecz. A potem do więzienia. A potem będę miał spotkanie jakieś ważne. A potem będę miał próbę. A potem idę na grupkę. Widzicie, mówię same rzeczy dobre, chrześcijańskie. Ale można się w tym tak zapędzić, że nie mamy czasu na wieczerzanie z Nim. Kochani, boję się, żeby tam na tej kartce na dole nie było napisane: drogi Jezu, do zobaczenia w niedzielę rano w zborze. Żeby to tak nie wyglądało, że tak naprawdę tylko tutaj Nim chcemy żyć. Kochani, Jezus nas ostrzega, że jeżeli chcemy być Jego oblubienicą przygotowaną, to musimy z Nim wieczerzać. To musimy być rozmiłowani w Nim. To musimy być tymi, którzy pragną i tęsknią za Jego obecnością już teraz, a nie tylko do Jego przyjścia, bo to się nie da rozdzielić. Kochani, myślę, że nawet jako zbór, wszystkie nasze wysiłki, wszystkie nasze służby, wszystkie nasze działania ewangelizacyjne, troskę o innych, o biednych, to wszystko jest dobre. Kochani, tylko nie możemy zapomnieć o tym, że to wszystko mamy dawać z Jego stołu. To wszystko ma wynikać
z relacji z Nim, z wieczerzania z Nim. Bo inaczej Jezus mówi, to ja przyjdę i ruszę albo usunę wasz świecznik. A to oznacza, zabiorę wasz autorytet, wasz wpływ na ten świat. I pozostanie wam tylko piękna forma, bez życia. Kochani, On przychodzi pod taką oblubienicę, która jest w Nim rozmiłowana. Nie na ustach. Wiecie, bo łatwo nam śpiewać piękne pieśni, Panie, kocham Cię. Albo wypowiadać to, Panie, ja Cię tak bardzo kocham. Ale to musi współgrać z naszym życiem. Wiecie, czasem widzę taką gdzieś schizofreniczną postawę w nas, bo my pięknie mówimy, ale robimy co innego, jakaś dwoistość. Pozwólcie, że na zakończenie zerknę jeszcze do Pieśni nad pieśniami. Tam jest opis takiej oblubienicy. Oblubienicy, która wyznaje i mówi, ja Cię kocham. Wręcz więcej, to tak mocno brzmi. Tam jest napisane, że jestem chora z miłości. Jakież wyznanie, prawda? Jak można bardziej kochać? Jestem chora z miłości do Ciebie. Ale czyny potwierdzają zupełnie coś innego. 5:2. Ja spałam, lecz moje serce czuwało. Słuchaj, to mój miły puka. I teraz jest jakby to, co mówi oblubieniec. Otwórz mi, moja siostro, moja przyjaciółko, moja gołąbko, bez skazy. To jest to samo wezwanie, które czytałem z objawienia. Tutaj czytamy, otwórz mi, moja siostro. A w objawieniu było, oto stoję u drzwi i kołaczę. Otwórz mi, moja siostro, moja przyjaciółko. A jaka jest jej reakcja? 3. Zdjęłam już moją suknię. Jakże więc mam ją znowu pobrudzić? Ale jestem chora z miłości. Ale umyłam moje nogi. Jakże więc mam znowu je pobrudzić? Moi drodzy, nie bądźmy podobni do takiej oblubienicy, która ma setki wymówek. Ja wiem, że czasem mamy ich bardzo konkretne, że one są czasem bardzo prawdziwe. Jeśli tu mówię o naszych wymówkach, o braku czasu. Ale kochani, jeśli chcemy być oblubienicą, gotową na Jego przyjście, to musimy być oblubienicą rozmiłowaną w Nim. Wybaczcie, że wciąż to powtarzam, ale wciąż mam w sercu tą myśl, którą usłyszałem na równicy. Obudź się i budź innych. Więc to jest to krótkie i proste poselstwo. Niech was Bóg błogosławi.